piłka nożna nie jest i nigdy nie była dyscypliną ładną, szczególnie dla męskiego, wytrawnego oka. Z mówiącym te słowa zgodzi się każdy, kto choć raz oglądał na ten przykład siatkówkę w kobiecym wydaniu. Niemniej i tutaj trafiają się perełki. Przeważnie są to perełki wypatrzone przez realizatora transmisji, szukającego, tu powiemy szczerze, aczkolwiek wiemy, że narazimy się feministkom, czegoś ładnego dla oka. W GHS-ie Katowice problem ładniejszej strony futbolu mają już rozwiązany. Idąc śladami m.in. Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze i Energetyka ROW Rybnik, postanowili swój sztab medialny wzmocnić kobietą o urodzie znacznie przekraczającej przeciętną. Aida Bella, łyżwiarka szybka, specjalizująca się w short tracku, wielokrotna mistrzyni Polski, niedoszła uczestniczka igrzysk w Soczi, do męskiego, przesiąkniętego futbolem świata, trafiła poprzez sesję w jednym z najpopularniejszych, a zarazem najlepszych magazynów. Zawsze medal ma dwie strony i zanim się zdecydowałam na sesję, to oczywiście brałam pod uwagę też tą drugą stronę medalu. Myślę, że to wszystko, co się teraz dzieje w moim życiu, to następstwo po tej sesji, po tym wszystkim, ma też swoje plusy. Oczywiście nie udało się zakwalifikować na igrzyska, ale to nie ma nic zupełnie związku z sesją do Playboya. Ja tak przynajmniej uważam i tego się trzymam. Nie żałuję tej sesji, bo ona nie była jakaś taka, można powiedzieć, wulgarna i przyniosła też dużo fajnych takich propozycji. Przez najbliższą rundę Bella ma pracować w rozbudowującym się zespole medialnym katowickiego klubu. Zespole mającym na celu promocję i dbanie o wizerunek jedenastki GKS-u. Piłka nożna jest specyficznym nie tyle środowiskiem, ale także dyscypliną sportu. Tutaj trzeba naprawdę na wszystko uważać. Trzeba się zastanawiać, co się mówi, ważyć słowa. Ja tego dopiero wszystkiego, można powiedzieć, się uczę, ale całkiem dobrze się w tym czuję. Mój mąż też jest piłkarzem, w zasadzie był piłkarzem, więc piłka nożna nie jest mi obca. Mój mąż wspiera mnie we wszystkich takich projektach. Tak samo było między innymi z sesją do Playboya. To też on jakby zgodził się na tą sesję, bo oczywiście był pierwszą osobą, której zapytałam, czy w ogóle wyraża taką zgodę. Tutaj było tak samo. On się ani minuty nad tym nie zastanawiał, wręcz namawiał mnie do tego, chociaż ja miałam większe obawy i to on mnie w tym wspierał. Wiadomo, że jest trochę zazdrosny, no bo zna to środowisko, wie, co się dzieje w szatni i poza nią. Jednak myślę, że to jest, mówię, to jest moja praca, ja chcę się w tym spełniać i to jest bardzo dobry kierunek. Jaki będziesz miała zakres obowiązków? To będzie telewizja internetowa, to będzie rzecznikowanie, to będzie koordynacja pracy tej medialnej części GKS-u? To na pewno tak. Ta koordynacja to jest podstawa, plus prowadzenie właśnie GieKSa TV, GieKSa News, rozmów pomeczowych, przedmeczowych. To wszystko, co związane jest z kamerą, z mikrofonem, to będzie należało do moich obowiązków. Efekty pracy Aidy Belli można zobaczyć na stronie internetowej katowickiego klubu. Wiemy, że to reklama, ale młodym, zdolnym, chętnym do pracy pomożemy zawsze.